Zobacz, co się stanie, jeżeli meteoryt uderzy w Ziemię. Fajne? Spartiatics! Yeah, boy! Nie, jakiś gówno! Spieprzony filmik. Czekaj, co to jest, że... Nie, pokaż po prostu. Ty, ale co to jest za achievement widzowy, że ktoś został królem w wieku 8 miesięcy? Ty, to nie zależy od ciebie przecież, to jest bez sensu. Totalnie bez sensu to jest. Ty! No jak zależy od ciebie? Twój stary wykitował na jakiejś wojnie i ty dlatego zostałeś królem w wieku 8 miesięcy. Bez sensu to jest. To jest fejkowe. Ty, profesjonalny artysta 11 miesięcy. Czekaj, co? Ty, no ale co to znaczy profesjonalny artysta? Ty, dziecko przypieprzyło ręką w tapetę na ścianie, matka robi zdjęcie na Facebooka i mówi, że jest artystą? I jest artystą? To można pobić ten rekord łatwo, nie? Bierzesz noworodka, wkładasz beczkę w farbą, rzucasz w ścianę. Oczywiście malujesz tym znaczy to dziecko maluje na ścianie. I ty potem mówisz, że noworodek malował na ścianie obrazki. I luj, jest artystą w wieku jednego dnia do urodzenia. No i to się liczy? Jak to pobić? Ty, w wieku 3 lat przebiegł maraton? Jakim cudem? Co to w dupę jest? Ta w wieku 4 lat książkę napisała. Nie no, widzowie, co się tu dzieje? Takie fejkowe achievementy. W wieku 5 lat typiara była matką? W sensie... Siedmioletni żołnierz. Ty, dzieciak w wieku 10 lat Oscara wygrał? Co? Dziękuję bardzo, Slawik. Fejkowa to jest twoja regularność? Nie, 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 nie. Jestem z widzami. Normalnie, tyle co ma być przecież. Dziękuję za 2 lata. Ten zdał studia, w sensie skończył studia w wieku 10 lat? Ty, chłopiec ojcem w wieku 12 lat. Matka w wieku 9, ojciec w wieku 12. Co się tu dzieje? Ty w jakim kraju? Ty w Polsce przecież jakby ktoś się dowiedział, że ty jesteś w ciąży w wieku 15 lat czy 12 czy cokolwiek, to by przecież to byś nie żył. To byś tak by cię cisnęli, żebyś się huśtał w pokoiku. Wiadomo.
A w jakim kraju to jest osiągnięcie być ojcem w 12 lat, że ci zdjęcia robią i zapisują do jakiejś księgi rekordów Guinnessa, widzowie? Co się dzieje? Mo Tavares, 13 lat. Co? W wieku 14 lat typiara okrążyła planetę. Jak to się mówi, widzowie? Nie, opłynęła, tak? Sama? I co to jest? Co to jest za... Co to jest? Coś mi tu nie gra. Ten dzieciak, co skończył studia w wieku 10 lat, to ten sam, co miał tam najwyższe IQ pewnie? Palcem po mapie? No ta, pieprzony bolek i lolek. Co to jest? Osoba roku w Timesie, tam co był Adolf też osobą roku, czy jak to się to nazywa? To jest PogChamp osiągnięcie, czy nie? Ty Nobla, w wieku 17 lat. Został doktorem chłop. Masz rację, Ramza. A jakby cię zablokowali tam, co ostatnio statek stał? Ty, została miliarder to jest, bo to po angielsku. W wieku 23 lat? Gdzie jest Mike Tyson? A co miał tu robić? Wygrał Nobla. Nie wiem, widzowie, to jest coś tu nie gra, no. Spoko, siema Julas. Odgryzł ucho, ale nie, Mike Tyson był chyba jakimś najmłodszym mistrzem świata, czy coś takiego. Chociaż nie wiem, czy nie było później lepszego. Znaczy szybszego, młodszego. Rzeczy, które najwięcej ludzi nie może zrobić. Co to znaczy? Co to jest? Jedna na trzy osoby może zrobić. Co to w dupa jest? Widzowie? Co tu się robi? Gary Kasparow, najmłodszy mistrz świata w szachy? Nie widziałem go w tamtym. Nosem ruszasz? O, to nie umiem. Tego też nie umiem ruszać uchem. Spanie z oczami otwartymi 1 na 60 osób umie? Dobra, widzowie, ilu z was umie spać z otwartymi oczami? Niby tak dużo osób to potrafi. Umiesz? Napisz, czy umiesz. Nie no. Ciężko mi uwierzyć, że tyle umie. Co to jest? O nie! To jest tak, że za plecami trzeba się dotknąć. Ja tego nie umiem. Jak na razie to ja nic nie umiem. A to są rzeczy, które najwięcej ludzi umie. Ja pierdzielę. Boże. Ja nic nie umiem. W dupę. Nic nie umiem z tego. Co to?
Co to w dupę jest? Widzowie, co to jest za umiejętność? Przyszyć guzik? Też nie umiem. No, nie wiem, liczę, że cokolwiek będę miał. Co? A, że zeza rozbieżnego. Patrz! Jest! Dobrze? Widzowie, to o to chodzi? Co to jest? Naucz się angielskiego, nazwa to rzeczy, których większość nie umie. A ty widzisz, co jest napisane w tym czerwonym sześciokącie, czy to nie widzisz? Może zamknij jedno oko i będziesz lepiej widział. Nie mogę. Czemu taki głąb mnie ogląda? Czemu? Nieważne. Widzowie! Umiecie to? Czy umiesz wyginać mocno palce? No tak, patrz. Dobrze? Au. A, wy nie widzicie, co ja pokazuję. Patrzcie. Teraz widzicie? Dobra, umiem to. Umiecie tak? Dobra, kto tak umie? Każdy tak umie? Nie, 1 na 26 osób. No co źle robisz? Po prostu umiem, a ty nie. Szpagat, Louis. Spróbujcie to. Ty, ja nic nie umiem z tych rzeczy poza tymi palcami. Tego też w dupę nie umiem. Widzowie, co to jest? A, patrz teraz to, poczekaj, 1 na 41 osób, patrz to, poczekaj. Umiesz? Ja umiem. Umiesz czy nie? No tak, o to chodzi, no chłopcze. Uznaj, że o to chodzi, bo ja się okaże, że nic z tego nie potrafię. Nie wiem, co to jest. Ty, 1 na 60 osób umie opieprzyć łyżkę cynamonu? Serio? Ja myślałem, że nikt tego nie może zrobić. Ty, serio? Co to jest? Co to w dupę jest, widzowie? Ruszanie ręką? Nie no. Co to jest? 360 ręką? Poczekaj, w drugą stronę może.
Kurde, bo to złamę rękę. Ty, niemożliwe, że ktoś tak umie. Lizanie łokcia, nie umiem. Co, o co chodzi? Czytanie zbyt trudne? Ja widzów pytam, o co chodzi. Widzów mam od tego, żeby czytali. Ja czytam widzów. Mówić i rozmawiać trzeba? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Mateuko dał. No ale ja wziąłem dalej teraz, żeby widzowie widzieli. Teraz jest dobrze. Czego nie... co? Dobra, wypiję, przelewam w te challenge. O kurde. Ty, umiem to. Czekaj. O co tu chodzi? Ale nie wiem, o co tu chodzi. Zginanie palca tego? Bo ja głupi jestem, widzowie. Pomóżcie, błagam. Można mówić i oddychać jednocześnie. To umiem. Nie, nie wiem, widzowie. To jest za ciężkie dla mnie. Nie, ja wiem, że jest Odyseja Małpkowa, ale na razie w nią nie gram. A że każdego palca trzeba oprócz tego zgiąć? Nie umiem. Pokażę ci czemu, patrz. Jak próbuję zgiąć małego palca, to się zgina też ten. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale patrzcie. Jak zginam małego, to ten się automatycznie, jakby one były... Jakby ten palec myśli, że on jest tym samym, co ten. I jak ten zginam, widzisz? A ten umiem, patrz. Ale ten? No nie. Iluj. Kurde. Dużo osób tak ma? Tak się ma po cyklu narkotykowym, brawo. Widzę, że jesteśmy po tym samym. Nie, luj z tym. Pięćdziesiąt pompek. Jeden na 139. Jedna na 500 osób mają być do duchów. O, to ja w tym jestem. Przypomniało mi się, że mam taki talent. W końcu coś umiem. Co się dzieje? Human kalkulator. Z racji, kusiku. Teletransport. Nikt nie umie. To w dupę jest. Ty, szansa na odniesienie sukcesu. To jest dobre do obejrzenia. To jest sukces? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Kobusek dał na Golibordę 5 zł. Kobusek miało być literowka, nie Kobusej, tylko Kobusek 3. Dziękuję, Kobusek. Dobra, jest rozumiane. Dziękuję bardzo. Dobra, mam to na razie. Mam to. Nice.
50 lat trzeba żyć. Jeden na 1,5 to umie. O. 1 na 1, 6. Marjed. Dobra, widzowie, piszcie co wy macie. O kurde. Jedzenie zdrowo. Ty, ja umiem kilka języków, to ja sobie to zaliczę, miluj. O, ja to mam, widzowie. S. Prosta robota jest robiona. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Jima dał na golibordę 5 złotych. Jak dobrze pamiętasz, mamy ten sam fotel i generalnie zauważyłam, że zaczął się tak przechylać jak twój na jedną stronę XD. Odpisz na PW na DC-mat-G. No a to może być coś z tymi fotelami, ja nie wiem, czemu by się tak przechyla ogólnie, ale nie, ja mam to w dupie w sumie, bo jest wygodny mimo wszystko. Happy with life, widzowie, macie to czy nie? Ale serio, serio odpowiedzi, happy with life. Szczęśliwy jesteś z życia swojego? Czy wkurza cię to, że żyjesz i chcesz coś zmienić? Kurde, ile nie. Sadgę, widzowie, dla was. Przepraszam was. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Kobusek dał na golibordę 20 zł. Ja fan 3. Dziękuję bardzo, Kobusek. Ja twój. Nie no, widzowie, ja mam... Ja jestem szczęśliwy z życia. Co mogę powiedzieć? Nie ma co pieprzyć. Mam kochanych widzów. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Bardzo. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Mateuko dał na golibordę 5 zł. Starego na plecach mam. Dziękuję, Mateuko. Nie, tu chodzi o szczęśliwe życie, a nie o starego na plecach. Ale może będzie dalej. Jakich widzów 200 to są boty? Słuchaj, co ty pieprzysz, smrodzie zapieprzony? Zamknij łeb i oglądaj filmik w spokoju, ok? Dobra, już się pieprzę o tym. Daj mi spokój. Dream car. Dobra, widzowie, kto z was ma to? Pozytywny ten na społeczeństwo. Ja! Widzowie, czy ja działam w negatywny dla was sposób, czy pozytywny? Jak myślicie? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Negatywny? Jan Paweł II dał na golibordę 5 zł. W piekle jest całkiem fajnie. Widzowie, a co jeżeli serio to on? Negatywny mam wpływ? Negatywny, bo obrażasz widzów? Nie. Tu nie chodzi o obrażanie widzów, po pierwsze. Poza tym dużo ludzi napisało pozytywny, po co kłamiesz? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Czasem się buguje na dłużej, dlatego... Mateuko dał na golibordę 5 zł, ale koks opóźnienie w donatę. Doba na to coś. Dziękuję bardzo. Czasem się pije przy ta stronka, no ale co? Nie ma lepszej. Niestety. Ja nie nakłajam do złego. Zmieniam... Widzowie! Zmienianie życia ludzi. Milioner. Cześć, co? 1 na 10, żeby być milionerem? Taka duża szansa? Ty, duża szansa, nie? W wieku 60 lat. Ale gówno. Dobra, widzowie. Kto z was zarabia 100 tysięcy? No, ułatwmy. 100 tysięcy złotych. Nie musi być dolarów. Rocznie. Kto z was zarabia 100 tysięcy złotych rocznie? Zobaczymy ilu.
Ty? Dobra, słuchajcie. Dżima, zapisz te niki, co napisali ja. Jak zaraz nie wyślecie po 10% swoich zarobków, to dostajecie perma, śmiecie. Gdzie są pieniądze? Zarabiacie po 100 koła, wypieprzeni skąpcy? Gdzie jest mój udział w tym? Co ty sobie myślisz, że to jest za darmo? Masz 100 koła, dajesz 10 kafli albo masz bana. Koniec. Nie no, żartuję widzowie, cieszę się, że zarabiacie 100 tysięcy rocznie. Liczę, że będziecie kiedyś nawet bilionerami i przejmiecie świat i flaga Polski będzie na Marsie pierwsza wbita i jest. Proste. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. 10 zarobków. Dziękuję bardzo. Ty! I przypomina mi się teraz tak, że biedny da na tacę, no nie powiedz, nie w kościele, ludź z kościołem, da na biedne pieski pieniądze, które ma ostatnie, a bogaty? Zapomnij, on to wiesz co, on cię w dupę kopnie co najwyżej i da obrazek z Panem Jezusem. Widzisz? I Foe się okazał szlachetną osobą. Dał 10% ze swoich rocznych zarobków, 5 dolarów. Ostatnie pieniądze, które miał, prawdopodobnie umrze z głodu, ale chciał się podzielić, to jest niesamowite. Dziękuję ci bardzo, że jesteś tutaj, jesteś szlachetny. Dziękuję nie interesuje bardzo. Mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Jan Paweł II dał na Golibordę 5 zł. Ej, to naprawdę ja. Mam nadzieję, że się dzisiaj pomodlisz i mnie pozdrowisz. C. Prejgę dla Jana Pawła na czacie, dokładnie. Dziękuję bardzo, Foe, za 5 dolków oczywiście. I dziękuję, Jan Paweł II, za 5 zł. Ty, jedna na 42 osoby znalazła sens życia? O to tu chodzi? Tak, są. Ej, tak mało ludzi? Ale w sensie swojego, nie, że jakieś, nie wiem, po co ludzkość powstałaś, coś takiego, tylko swojego, że uznajesz tak. Chcę być pisarzem i se piszę. Iluj, i to jest sens, tak? O to chodzi? Będzie sembor. Bo jak tak, to dosyć mało ludzi to znajduje. Jeden na 50 aktorem dostaje. Ty za głosie to jest, teraz się zorientowałem. Przepraszam dla widza. Milioner poniżej 40. Jeden na 55. O kurde, mała szansa bardzo. 90 słów na minutę. Jedna na 100 osób. Dużo to jest 90? Dzisiaj chyba szachy Colgate, bo grałem na offstreamie, jest progres zaliczony, wbiłem 900 elo i chcę dzisiaj 1000 wbić z widzami. Na EZ. Jedna na 175 osób ma domek wakacyjny. Co to jest CEO? To jakiś prezes? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Test szybkości pisania. Zagadał na Golibordę 5 zł. Hej, jesteś moim ulubionym Żydem. Dziękuję bardzo, Vera. Miło mi. 1 na 5768 pro soccer player. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Jima dał na Golibordę 5 zł. Ostatnie 5 ziko. Ale jak się ze mną ci milionerzy podzielą z czatu, to wasz kryje przed brodaczem, ok? Znaczy nic nie było. Dziękuję bardzo. Jima. O kurde. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem dziękuję. Żydem, więc się chcę kurwa Shiro TV. Shiro podkreślenie TV dał na Golibordę 10 zł. Oto moje 10%.
Dziękuję bardzo. To mi się podoba. Interesy z tobą? Przyjemność. Szlachetny człowieku. Miliarderem zostanie 1 na 3 miliony 580 tysięcy. Ty, złoty przycisk na YouTube jest zdobyć trudniej niż zostać milionerem? Rozumiem, Fizowaty. To też dziękuję. No milioner było przed 40 milioner 1 na 55. Zdobycie złotego przycisku na YouTubie 1 na 700 tysięcy. No miliarderem to... Ilu jest miliarderów w Polsce? Ale dolarowych. Jeden? Nie no, chyba więcej. Zero? Wygranie Oscara. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Połowa moich ostatnich pieniędzy, sacz. Dziękuję bardzo, Matek. Sadgę. Każdy kraj odwiedzić. 1 na 38 milionów. Czyli jeden Polak jest taki. Prawda? Ty, no nie mów, że łatwiej zostać miliarderem niż wygrać w Totka. A w Totka nawet się nie da wygrać miliarda. Ty, łatwiej być pieprzonym miliarderem niż wygrać w Totka, rozumiesz? Co jest? No miliarderem w sensie. Łatwiej niż Totka. A w Totka ile wygrasz? Nie wiem, milion? To już lepiej miliarderem być. Ja wolę być miliarderem. Wygranie turnieju Fortnite jest trudniejsze niż bycie prezydentem w Ameryce, z tego co rozumiem. Ale nie jestem pewny, czy o to chodzi. Ja pierdolę. Fortnite to jest zaraza naszych czasów. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dziękuję, Fajans. Fajans 7 dał na Golibordę 5 złotych. Ja nie mam zarobków, to chociaż 10% starego wyślę. Dziękuję bardzo, doceniam. Byleby cię z pasem nie złapał. Dziękuję bardzo. Kurde, co tam było na końcu, bo nie widziałem. Na Księżycu 1 na 2 miliardy. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!